Największy park rozrywki w Polsce ma już 7 lat. I jak to przystało na imprezę urodzinową, w Zatorze zgromadziła ona tłumy. Zwłaszcza, że nie zabrakło wyjątkowych atrakcji w postaci otwarcia kolejnej, 6. części parku, Aqualantis. To tak naprawdę kolejne 10 nowych atrakcji, wśród nich jedna sygnowana logotypem najpopularniejszej grupy youtuberów w Polsce. Już mieliśmy wyjazd zaplanowany, natomiast no, tak się akurat złożyło, że pojawi się ekipa, no i fajnie, przy okazji może zobaczymy. Bardzo chcemy zobaczyć tę całą Energylandię i jesteśmy bardzo zachęceni tą nową atrakcją. Bardzo chciałam spotkać ekipę i przyjechałam tutaj ze Szczecina. Aqualantis pojawiły się m.in. skoki kaskaderskie do wody, czy najbardziej wyczekiwany rollercoaster stworzony przy współpracy z grupą youtuberów Ekipa. To oni oficjalnie dokonali dzisiaj otwarcia tej strefy. To jest rollercoaster, który jest od 100 cm wzrostu, więc tak naprawdę jest dostępny dla prawie każdego, co oznacza, że nawet ci młodsi mogą mieć dosyć dobrą zabawę na nim. Energylandia cały czas się rozwija, poszerzyła się o kolejne 6 hektarów. Nowa strefa Aqualantis otoczona jest dużą ilością wody i atrakcjami z nią związanymi. Stawiamy na dobre marki. Sama Energylandia jest modna, jest bardzo popularna wśród destynacji turystycznych. No i chcemy rozwijać się także z najlepszymi. Wiemy, że Ekipa to najpopularniejsi obecnie twórcy w polskim internecie. Stąd też nasza kooperacja. Owocem tej współpracy jest Light Explorers, który osiąga prędkość 60 km/h, a czas przejazdu to 70 sekund.